Cześć, witajcie kochani. Nie chciałem tego nagrywać, ale zachęcony przez pewną, no mam nadzieję, życzliwą mi osobę, zdecydowałem się jednak zmienić na chwilę tematykę mojego kanału i opowiedzieć o pewnej teorii spiskowej, pewnym spostrzeżeniu, którego dokonałem. Ale może po kolei, tak? To znaczy już oczywiście z tytułu filmu można się domyśleć, że chodzi o papieża Franciszka. Papieża Franciszka, który no często wśród prawicowych publicystów, wśród prawicowych polityków no jest porównywany do antychrysta, do wcielenia szatana. Co akurat no poniekąd rozumiem tego typu porównania, ponieważ no papież Franciszek no jest papieżem, na którego często powołują się przedstawiciele lewicy i to jest no też taki przejaw troszeczkę tej schizofrenii politycznej, która panuje w naszym kraju. Wystarczy wziąć przykład właśnie sprawy uchodźców, gdzie prawica mówi wyraźnie absolutnie nie przyjmować uchodźców. I lewica wtedy odpowiada, ale zaraz, przecież papież Franciszek mówi, żeby przyjmować. No, lewica to jest przecież naturalny wróg Kościoła, to są ci, którzy najgłośniej wołają o rozdzielenie Kościoła od państwa. W związku z tym, no, rozumiem tego typu porównania, no, to nie znaczy, że się z nimi zgadzam, ale rozumiem. Tutaj jednym z pierwszych, który dostrzegł pewne no, diabelskie jakieś tam powiązania papieża Franciszka, był oczywiście mistrz świata polityki, powszechnie lubiany i szanowany Janusz Korwin-Mikke, który swojego czasu dostrzegł był w oczach papieża Franciszka no, pewne jakieś tam diabelstwo. Natomiast są też nieco subtelniejsze, przepraszam, wróć, nieco mniej subtelne właśnie no, przesłanki świadczące o jakimś, o tym, że coś jest na rzeczy, nieco mniej subtelne niż właśnie jakieś tam subiektywne postrzeganie oczu przez znanego cybernetyka. Dobrze, ja tutaj sobie odpalę nagrywanie i na początek chcę omówić taką no, dosyć najpopularniejszą teorię, która no, miałaby udowadniać, że papież Franciszek jest antychrystem. Teorię, która mówi, że... Ja sobie tutaj tak już odpaliłem nagrywanie pulpitu. Która wyraźnie wskazuje na to, że w nazwisku papieża jest coś nie tak. Wejdziemy sobie na Wikipedię, na polską Wikipedię. Znajdziemy sobie hasło ASCII. ASCII to jest taki kod w informatyce, który 7-bitowy kod, który po prostu zamienia nam wartości liczbowe na znaki. I weźmy sobie... Tak, tutaj mamy oczywiście tabelkę tych kodów. I mamy oczywiście cztery kolumny. Wartość, tu jest wartość dwójkowa, wartość dziesiętna, szesnastkowa, no i znak, który nas interesuje, tak? Dobrze, weźmy sobie nazwisko papieża Franciszka, to nazwisko, z którego korzystał, zanim został papieżem. Bergoglio. Tak, tutaj to G, ono jest nieme, ale ono jest w zapisie. No tak się pisze nazwisko papieża. Ja sobie tutaj porobię spację, jeszcze więcej tych spacji. Okej. Okay. Dobrze, i teraz przyporządkujemy poszczególnym literom wartości z tej tabeli ASCII. Ok, czyli tak, B to jest 66, E to jest 69, R, szukamy na dole, 82, G, 71, O, 79, G, 71, L 76, I 73 oraz O 79. Ok, mam to wszystko spisane, tak? Nie wymyśliłem sobie tych wartości, one po prostu tutaj
są już przez kogoś wymyślone dobrze i funkcjonują od dawna. No to co? No to bierzemy kalkulator i z kalkulatorem w ręku liczymy. 66 plus 69 plus 82 plus 71 plus 79 plus 71 plus 76 plus 73 plus 79 to nam razem daje 666. Taka jest wartość nazwiska Bergoglio w tym systemie ASCII. I teraz tak. Małe wyjaśnienie. To nie jest teoria, o której chciałem powiedzieć. To jest tylko wstęp do tego, o czym ja chcę wspomnieć. Co ja wczoraj zauważyłem. Ta teoria, to spostrzeżenie, ono funkcjonuje w internecie już dosyć długo. Wystarczy wpisać na YouTube czy na Google papież Franciszek Antychryst, papież Franciszek 666. Bardzo łatwo to znajdziemy, tego typu właśnie wyliczenia. Natomiast może zacznijmy od początku. Skąd wzięła się ta liczba 666? Ano, ona się wzięła oczywiście z Pisma Świętego, tak? Jeżeli sobie wejdziemy tysiąclecia, ja wezmę Biblię Tysiąclecia, jest wiele tłumaczeń, ale ja sobie wezmę to najpopularniejsze. To na samym końcu mamy Apokalipsę Świętego Jana. Księga bardzo specyficzna, bardzo dziwna. Ona w powszechnym odbiorze opowiada o końcu świata. Różne są interpretacje, natomiast w rozdziale 13 mamy taki fragment o wizji dwóch bestii. Tak, tu mamy nawet przez redaktora rozdział podany. Bestia druga, czyli fałszywy prorok na usługach bestii pierwszej. Nie będę tego całego fragmentu czytał, tylko tutaj powiedzmy od 16 wersetu. I sprawia ta druga bestia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub czoło i że nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba ta to bowiem liczba człowieka, a liczba jego 666. Stąd pochodzi ta liczba. I teraz od wieków teologowie, bibliści zastanawiają się, co to jest to 666, co ono oznacza. Powszechnie uważa się, że to 666... Oj, co to za strona mi się odpaliła? Tak, oczywiście historia mi tutaj podpowiada różne strony. Okej, powszechnie uważa się, że liczba 666 odnosi się do króla Nerona. Jeżeli sobie wpiszemy hasło liczba bestii, mamy ciekawy artykuł na Wikipedii. I tutaj jest wyjaśnienie, w jaki sposób ta liczba 666 odnosi się do cesarza Nerona. No więc w języku hebrajskim cesarz Neron, tutaj mamy takie słowo Neron, Kesar. Tak to jest po hebrajsku. Tutaj jest zapis tego słowa, czy tych dwóch słów. I teraz jeżeli sobie w Wikipedii odpalimy, o tutaj już wczoraj zaglądałem, alfabet hebrajski, podobnie jak te kody ASCII każdej liczbie przypisują jakiś znak, no to tutaj na odwrót. W alfabecie hebrajskim każda litera ma przypisaną pewną wartość liczbową. To jest tak zwana gematria. Oczywiście tutaj różnie się te poszczególne liczby interpretuje. No w każdym razie, jeżeli sobie teraz te znaki, które składają się na słowo Neron, Kesar, no po prostu przyporządkujemy do nich wartości liczbowe, no to wychodzi nam wartość właśnie 666 po zsumowaniu. I ja tak wczoraj sobie pomyślałem, bo tak się mówi tam o tym papieżu Franciszku, że on jest taki zły, niedobry i tak dalej. Ciekawe, jaka jest wartość jego imienia. No dobrze, no to sprawdźmy. Z tym, że tak, ja od razu tutaj mówię, ja nie znam języka hebrajskiego. To, co ja wczoraj zrobiłem, to odpaliłem sobie tą naszą polską Wikipedię. Wpisałem sobie hasło papież Franciszek.
I tu oczywiście mamy po polsku hasło, po polsku artykuł. Ja sobie tutaj po prostu po lewej znalazłem wersję hebrajskojęzyczną, bo jest taka wersja. I widzimy, tutaj mamy imię papieża Franciszka po hebrajsku. No to co, odpalamy sobie nasz notatnik. Wklejamy imię papieża Franciszka. Tutaj, jeżeli ktoś nie wie, to ja tłumaczę. Język hebrajski czyta się od prawej do lewej. Tak, czyli tutaj jest początek. Ja może też sobie porobię tutaj spację. No, żeby po prostu było nam łatwiej zapisywać. Okej, może jeszcze troszeczkę tych spacji się przyda. Dobrze. Teraz może przyporządkujmy sobie może najpierw polskie litery, tak? czy łacińskie litery. Wróćmy do alfabetu hebrajskiego, do artykułu o alfabecie hebrajskim. Po kolei, tak jak mówię, lecimy od tyłu, czy od prawej. Pierwsza litera to P, które funkcjonuje też jako spółgłoska F, tak? Czyli wpisujemy F. Dobra, lecimy dalej. Kolejna, resz, tak? W starożytności R, współcześnie, no, podobne do R. Okej. Kolejna to jest nun. Hebrajski jest dosyć specyficzny. Ja nie znam, tak jak mówię, nie znam hebrajskiego, orientuję się tylko tyle, że tam jest pewne zamieszanie z samogłoskami. Dlatego po R od razu mamy N. Nie ma tu żadnej samogłoski, jakby nam tutaj logika podpowiadała. Lecimy dalej. Dalej jest Cadi, czyli polskie C. Kolejna to jest Jod, czy Jud, która funkcjonuje jako spółgłoska J, ale też czasami jako samogłoska I albo E. Ja może tutaj wpiszę I. Tak jak mówię, ja nie znam hebrajskiego, ja po prostu biorę tabelkę z Wikipedii i przypisuję wartości takie, jak tutaj są podane. Kolejna literka to Samech, czyli S. Kolejna literka to kof, czy kuf, które funkcjonuje jako literka Q albo K. Dalej mamy waw, które jest spółgłoską V, ale też funkcjonuje jako samogłoska U. Tak. I na koniec znowu S. Tak jak mówię, czytamy od tyłu. Wyszło nam dosyć dziwne imię. Franciscus. Ja nie wymyśliłem sobie tego imienia, ja je skopiowałem z Wikipedii. To jest to samo imię, tak? Franciscus. Okej, przyporządkowujemy wartości liczbowe. S 60. U czy WAW, tak? Sześć. Lecimy dalej. Q. Sto. S. Tak, czy samek. 60. Jod. Czy jud. Tak. Czy w naszym przypadku E, bo u nas to I, tak, u nas to funkcjonuje jako samogłoska. No, tak Wikipedia podaje, że funkcjonuje też jako samogłoska. 10. Cadi daje nam wartość 90. Nun, tak, dobrze mówię, nun to jest 50. Resz 200. I P 80. Okej, mamy wartości liczbowe przypisane. No to co? No to bierzemy kalkulator i liczymy.
Okej, jesteśmy z powrotem, musiałem zrobić małe cięcie, no kwestie techniczne. Dobrze, więc mamy nasze tutaj wyliczenie jeszcze do nazwiska Bergoglio, ono nam już nie będzie potrzebne. Tutaj mamy nasze imię Franciscus, czytane od prawej do lewej. No i co? I teraz no, bierzemy kalkulator i liczymy. 80 plus 200 plus 50 plus 90 plus 10 plus 60 plus 100 plus 6 plus 60. Ajajajajajajajajaj, kurczę, już było tak blisko. No niestety, cała piękna teoria wzięła w łeb. Tak można by pomyśleć na pierwszy rzut oka. Natomiast no, ja wczoraj to wyliczenie zrobiłem i no też byłem trochę zawiedziony, ale nie zraziłem się. Tylko spojrzałem na to imię i stwierdziłem, że ono jest troszeczkę dziwne, bo w europejskich wersjach imienia Franciszek, to jest europejskie imię, jakby nie patrzeć, tutaj po R zawsze jest samogłoska. W tej wersji hebrajskiej, wziętej z Wikipedii, tej samogłoski nie ma. A ona się tutaj no, aż prosi, tak? Więc moglibyśmy sobie dodać na przykład, wstawić... No na przykład to nasze jud czy jod, które, tak jak czytamy na Wikipedii, funkcjonuje jako samogłoska i albo samogłoska e, tak? Więc lecimy tutaj sobie, wstawmy po r, tak? Powiedzmy, że u nas to będzie jako samogłoska e, tak? Ona ma wartość... Ta jedna jota ma tą wartość, której nam właśnie brakuje, czyli 10, tak? Czyli po prostu dodajemy brakującą dziesiątkę i no, jakby nie liczyć papieża obecnego, wychodzi 666. Natomiast ktoś mógłby teraz tutaj zwrócić uwagę. No zaraz. Hola, hola, kolego. No nie można tak dodawać sobie samogłosek dowolnie. Owszem, nie można. Owszem, przyznaję, nie można. Natomiast... ja nie znam hebrajskiego. Tak jak mówię, to pierwotne nasze imię bez samogłoski wziąłem bezpośrednio z Wikipedii. Ono brzmi dziwnie, bez tej samogłoski brzmi dosyć dziwnie, więc ja sobie sztucznie jedną samogłoskę po prostu zwyczajnie dodałem. Okej, mam nową wersję imienia. I co zauważyłem, że ta wersja... Ona również funkcjonuje w internecie, na hebrajskojęzycznych stronach. Tutaj oczywiście podpowiada mi tą wersję imienia bez tej dodatkowej samogłoski, bez tej dodatkowej joty. Natomiast ja nie korzystam z tej podpowiedzi. Otwieram pierwszą stronę, która jest hebrajskojęzyczna. Niech się chwilę załaduje. Dobra, spróbujmy. Dobra, jest. Artykuł się załadował. Tu jest jakiś artykuł. Ja tak jak mówię, nie mam bladego pojęcia, o czym ten artykuł jest. Natomiast możemy sobie tutaj oczywiście Ctrl F kliknąć i spróbować wyszukać. Widzimy, że faktycznie jest jota w jotę, tak? Taki zapis, jaki my sobie sztucznie stworzyliśmy z powodu brakującej samogłoski. Tak jak mówię, nie mam pojęcia, o czym jest ten artykuł, ale możemy sobie oczywiście wejść na Google Translate. Możemy sobie wejść na Google Translate i po prostu ten fragment skopiować. Tutaj mamy hebrajski, ja już wczoraj sprawdzałem. Pope Francis is indeed trusted in the spiritual nourishment of billions of Christians, but
coś tam. Natomiast no niewątpliwie to jest artykuł, który dotyczy papieża Franciszka, tak? Czyli tutaj mamy wersję imienia papieża Franciszka z brakującą jotą, czyli to imię, tak? To tu, tutaj je widzimy. To imię funkcjonuje w internecie. I tak samo tu możemy sobie kliknąć. To jest kolejna strona, no... Warning, tu jakieś ostrzeżenia. Spróbujmy sobie wyszukać. Też widzimy, że coś na ten temat jest tutaj. Tak, widzimy, że... No, spróbujmy sobie skopiować fragment, zobaczymy, o czym on jest. The leader of Catholic world, Pope Franciscus. Franciscus, tak? Czyli jest dokładnie tak... A tutaj nie, przepraszam, to jest polska wersja. Okej, okay, ale w każdym razie to imię, które my sobie tutaj sztucznie stworzyliśmy przez dodanie tej brakującej joty, ono funkcjonuje w internecie i ono daje dokładną wartość 666, podobnie jak nazwisko Bergoglio, nazwisko papieża przed pontyfikatem. Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Sprawa bardzo ciekawa. Nie chcę tutaj narzucać jakichś interpretacji, pozostawiam to wam. Bardzo was proszę, dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej teorii spiskowych, czy może jednak mam wrócić do śmieszkowania. I na koniec jeszcze przypomnę, że to jest tylko teoria spiskowa i do tego mocno naciągana i naprawdę nie trzeba w nią wierzyć. Ale piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Cześć, trzymajcie się. Tak, wiceprezes Partii Wolność, Konrad Berkowicz. Nieźle, nie najgorzej. To może teraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. No ładnie, jesteśmy coraz bliżej. To może teraz... Może lepiej nie idźmy tą drogą.